Hospicjum stacjonarne dla dzieci prowadzone przez Fundację Gajusz to takie niezwykłe miejsce, które z jednej strony jest szpitalem, ale dla nas jest przede wszystkim domem. Dla maluchów, które z jakichś bardzo ważnych powodów nie mogą być ze swoimi rodzicami, a jednocześnie są dotknięte nieuleczalną chorobą, taką, na którą medycyna dzisiaj jeszcze lekarstwa nie zna. No i cóż, żeby stworzyć dom, to najważniejsze są te osoby, które pełnią rolę mam. I to są właśnie opiekunki w hospicjum stacjonarnym. To one są kluczowymi osobami w tym systemie opieki nad bardzo chorymi dziećmi. Praca wymaga dużo serca. Ja osobiście czuję się spełniona, pracując w tym miejscu. Jestem też opiekunem prawnym jednego z dzieci. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez Natalki. Przede wszystkim zajmuję się dawaniem miłości. To, myślę, jest najważniejsze w naszej pracy, żeby dać im to poczucie bezpieczeństwa, tego uczucia, żeby wiedziały, że są kochane. Zajmujemy się przede wszystkim przytulaniem, no oczywiście takimi podstawowymi rzeczami jak karmieniem, pojeniem, przewijaniem, ale też organizujemy im różne zabawy, różne atrakcje. Każdy z nas robi z dziećmi coś innego, każdy z nas jest indywidualnością, tak jak dzieci są indywidualnością. Jesteśmy takimi trochę ciocio-mamami. Każdy dzień dziecka, każdy urodziny, każdy święta, staramy się wypełnić ich jakimś takim radością, codziennością, normalnością. Zapominamy o tej chorobie. Najtrudniejsze w mojej pracy jest ta myśl, że te dzieci kiedyś odejdą i że się będziemy musieli pożegnać, ale staramy się po prostu zrobić wszystko, żeby ten ich czas tutaj był jak najlepiej spędzony, jak najszczęśliwszy dla nich przede wszystkim. No nie wyobrażam sobie osób niewrażliwych, które pracowałyby w takim miejscu. Często nasze uczucia takie matczyne przelewamy na te dzieci, także one są dla nas bardzo, bardzo ważne. Od początku istnienia hospicjum stacjonarnego, czyli od 2013 roku, tą pracę finansujemy dzięki darczyńcom. Bez pomocy tak zaangażowanych firm i osób nie mogłoby być tych cioć na co dzień w hospicjum.